internetowych troli zatrudnia Prawo i Sprawiedliwość? Prawo i Sprawiedliwość, zresztą było widać to w kampanii Andrzeja Dudy, że dużo wagę przykłada do kampanii internetowej. Mamy świetnego, młodego człowieka, który jest szefem zespołu i świetnie pracuje i świetnie przeprowadził naszą kampanię, Paweł Szefernaker. Bardzo dziękuję za tą kampanię. Wczoraj z nim rozmawiałem, przygotowujemy się w tej chwili do kampanii parlamentarnej. Jesteśmy już po pewnych ustaleniach. Z kim pracuje? On pracuje w sztabie, jest szefem. Tam niewiele osób, 2-3 osoby pracują razem z nim. A ile osób zatrudniacie poza sztabem do tego? Bo to było widać w kampanii prezydenckiej, ale że nikogo nie nagle pojawili redaktorze, profesjonaliści piszący. Panie redaktorze, nikogo nie zatrudniamy. Nikogo nie zatrudniamy, nikomu agencje? Nie płacimy, nikomu żadnej agencji nie płacimy. To są właśnie młodzi ludzie. To jest wielki... Czyli to jest, oni to robią społecznie? Wielkim walorem sztabu wyborczego Andrzeja Dudy jest spontaniczność młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy nie mieli wielkiego doświadczenia w sensie przeprowadzania kampanii wcześniej. Oni nie byli skażeni jakimiś nawykami, wadami, jakimiś już złymi przykładami. To są młodzi ludzie, to są młodzi ludzie, którzy codziennie do mnie przychodzą, bo ja już jestem tydzień czasu, przychodzą z jakimiś kolejnymi wspaniałymi pomysłami. Ja mam problem, co wybrać. Ale siadamy razem, zastanawiamy się, już mamy projekt kampanii wyborczej. No w kampanii prezydenckiej było widać, oddział ludzi, którzy właśnie... Nie ma oddziału. Reaguje natychmiast na wszystko, co się pojawia na forach i przypuszczają zmasowany atak na każdą krytyczną uwagę pod adresem PiSu. Ja mogę powiedzieć tak, gdybym miał zatrudnić, to bym zatrudnił lajkerów, a nie hejterów, bo to tak mówiliśmy o Platformie, że zatrudniamy takich, którzy tam będą pisali. Ja bym zatrudniał takich, jak gdybym miał zatrudnić. Pytałem panią, muchę nie zatrudniają. No dobrze, to jest rzecznik prasowy. My nie zatrudniamy.